Siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul. Kolejny odcinek, zaczynamy. Okazało się, że na Superlinku możemy przejrzeć właśnie komiksy i zrobić z tego obraz. Także fajna sprawa. Trochę tych komiksów, jak widzicie, udało mi się zebrać. Zmień na obraz, widzicie, właśnie. Taka była podpowiedź w sumie i powiem wam szczerze, że całkiem fajnie to wygląda. Tylko nie wiem, czy tutaj weźmy na przykład to, czy tutaj te kody kreskowe też będą widoczne. I te napisy, czy sama okładka tylko, zaraz to sobie sprawdzimy. No, taka duperelka, prawda, ale w sumie... A zobaczmy, czy to... Aha! Okej, okay, no dobra, niech będzie. Czego tego nie mogę zatwierdzić? That looks good. A w sumie. W sumie to lepsze te okładki niż te obrazy w zasadzie. Ale nie będę się teraz zajmował tymi rzeczami. Ulepszymy sobie pokój, kupimy jakieś dwie rzeczy. A może kupimy wszystko. Nie wiem, czy jakieś osiągnięcie wpadnie za to. Za ulepszenie pokoju. Nic nam nie wpadło. Także niestety. Łóżko oczywiście możemy sobie tutaj zmienić, to znaczy kolor. Ale to jest w sumie mało istotne. Dobra, kupiliśmy wszystko. Także tutaj spoko. Porozmawiaj z Tonym. Tutaj mamy z Petera Parkera jeszcze. Także zamienimy z nim kilka zdań. Seems like you have got a lot on your mind. You could say that. Do you need to share? I always wanted to be good at my job, but now I think it's possible to be so good you're actually terrible. Explain. Okay. I really wanted to show off how I could get a sample of Venom's symbiote, right? And you did. Right. Yay me! But in getting it, I left poor Eddie trapped under a heap of rubble. What you did saved lives. Do not forget that. You're right. I know logically I did the right thing. I came through for the team. But it still doesn't feel right. I know you feel pity for your friend, Eddie, but he is no longer a man. He is a monster. No, he was a man, and the symbiote was an alien. But Lilith turned them both into demons, and no one deserves that fate. Eddie Brock may be troubled, sure, we all are. I guess that's why I can't shake the feeling that there's more I could have done. Like digging him out of the rubble? No. I mean helping him turn his life around. The way real heroes are supposed to. Może kiedyś to zrobisz. Who knows? Maybe you will someday. Yeah, the emphasis on maybe. If only Tony or Strange invented some kind of time machine, I could go back and keep Eddie from going down this path. Stranger things have happened. Thanks for the chat, Hunter. I've got a lot to think about. If anyone needs me, I'll just be here, sighing. Deeply. Okej, okay, dwa punkty przyjaźni, pogadamy z Charlie raczej. Who is a good girl? It is my Charlie girl. Nowy poziom przyjaźni z Charlie. Rozszarpanie? Jedna ze zdolności bojowych Charlie została ulepszona. Pogłasz Charlie przynajmniej raz dziennie, by... To już wiem, ale gdzie są jakieś te... Myślałem, że tutaj znajdziemy Charlie. Nie, znaczy tutaj nie, ale w zasadzie to nie wiem gdzie, ale byśmy mogli ewentualnie sprawdzić umiejętności. O, to jest fajne, to z tego możemy zamienić obraz, ale mamy mało punktów, ale dobra. To później to dodamy. Thank you.
How is the sample analysis going? Oh, you mean the vial of demonic alien goo Peter took out of poor Eddie. That sample analysis? That is the one. In a word, gross. But a fascinating kind of gross. This symbiote exists as a whole at the molecular level. Every atom of it is a self-sustaining, slimy little entity in and of itself. Yet when the molecules bond, they undergo a change state that can only be described as something out of abstract expressionism, and I can see your eyes glazing over right now. I am sure this makes sense to you, but try to remember I am not from this time. I am still getting used to the idea of lights that turn on when you flip a switch. Right. I will slow down a bit, skip the science babble, and get right to the point. I think we can use Venom's slime sample as the basis of a suit. Like a Venom suit? No, not like Venom. No symbiosis. It would exist as an anti-symbiote, to protect you the next time you two meet. Think of it as a kind of armor. Strange and I are working on a design right now. Give me 24 hours, and I think you'll be very pleased. Dobra. Oh, you are gonna love this. O kurczę, dostępne jest nowe ulepszenie kuźni. Zbrojownia. Cieszę się, że w ogóle mogę pomóc. Po prostu myślałem, że ogień piekielny to będzie taka moja rzecz. Co to jest? Strój niszczyciel wiary. Myśl o tym stroju jako antywenomie. To idealna mieszanka nowoczesnej technologii, upiornej magii i żywej tkanki obcego. Wiecie co, tego nie chcę, bo to jest chyba mieszanka upiornej magii, a ja tutaj raczej... Ale dobra, stwórzmy to. Zobaczymy. Analiza cewki. Silne depchnięcie w kierunku Spidermana. Przesyłka specjalna. To jest ulepszona ta karta. Ostatnie spojrzenie to od razu odpada, bo jest mroczna karta. Odepchnięcie, odrzuć losową kartę. I posiadasz dwa. Weźmy to i to. Tylko wiecie co, ja sobie to zobaczę, co tu możemy ulepszyć. Zyskaj dwie dusze. Aha, to chyba mam tą. A to jak ulepszymy? Odporność. Zapobiega wszystkim obrażeniom zadanym podczas następnego ataku. O kurczę! O kurczę, dobre to. A to? Knockout, jeden do ruchu. A. No, no, w sumie to i tak to weźmiemy. Tworzenie zdolności. Tutaj powiem wam, że możemy sobie te karty potworzyć. Na przykład... aha, tego nie mogę. No bo nie mam tych schematów. Posiadasz 0, posiadasz 1. Dzikus. So, do you have much experience with sniffing? 75. Stwórzmy to. Where do you think I got this? All right, now we're talking. I assume through some sort of elaborate computer-aided precision manufacturing process. Well, that's how it is now. Giełda schematów. Stwórz pospolity. O, widzicie? Aha, muszę mieć 2T. O, matko, sporo to kosztuje. Ale myślę, że możemy to stworzyć. Tworzenie zdolności. Odwet.
All right, here's the plan. I'll hit this thing with the big hammer, and you transform it into something useful. That's all I can expect of your contribution, then? No materials analysis, no tactical projections, nothing? Nope. I'm feeling hands-on today. Just gonna hammer stuff and see how it goes. You do your thing, though. Precyzja. This is why I despise group projects. Garda, dwa do wymiany. A, to słabe te karty trochę są. Zobaczmy tutaj. Okopanie, uderzenie tarczą i... A to? Po nokaucie dobierz dwie karty. Fajna jeszcze ramka się zmienia. Widzicie? Kolor ramki na złoty. Zyskaj efekt kontratak. O! Bierz sojusznika, nałóż efekt prowokacja na wszystkich atakujących jego wrogów, zyskaj efekt garda, ale to nie wiem, czy ja mogę to na siebie na przykład założyć. Dobra. Ulepszenie kuźni. Zbrojownia. Odblokuje misję wyzwań północnych słońc. Po ukończeniu misji wyzwań zapewniają nowe stroje, zdolności pasywne i lub zdolności legendarne. Ok. Kupmy to. Wyzwania. Teraz dostępne są misje wyzwań. Kiedy Hunter osiągnie odpowiednio wysoki poziom przyjaźni z danym bohaterem, zyskasz dostęp do wyzwania północnych słońc. Tego bohatera, po ukończeniu którego otrzyma on nowy strój północnych słońc oraz legendarną zdolność. O! Łowca cieni, północne słońce. Zobaczmy to. O matko! O matko! Ulepsz terapię bojową, Niko, by leczyć kontuzję w jeden dzień. Wyleczeni bohaterowie otrzymają również potężne premie bojowe. Co to za misję, kurde, aktywowałem? Zniszcz kryształ, by zdobyć kartę zdolności nawałnica ostrzy. Istnieje nieskończona liczba kart zagrań. Ruch i wymiana są wyłączone. Wyzwanie zakończy się porażką, kiedy nie ma już karty do zagrania albo tura dobiegnie końca. Istnieje nieskończona liczba kart i zagrań? A tutaj pisze, kiedy nie mamy kart. Co to jest 10 tutaj? Zniszcz kryształ, by zdobyć kartę zdolności nawałnica ostrzy. A wiecie co? Ale ja nie mogę chyba tego atakować. Moment, bo ja może muszę ten podejść bliżej. Nic się nie stało. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co tu konkretnie mamy zrobić. Zniszczyć kryształ, tylko nie wiem, w jaki sposób. Spróbujmy troszkę pokombinować.
Co się stało? No, matko. Jeszcze raz? Nawałnica ostrzy. Zadaj obrażenia każdemu wrogowi na obszarze i zastosuj wobec nich nic silne odepchnięcie. Ale to on zadaje tylko obrażenia na poziomie 10, ale i tak nieźle. Czy 10 w sumie? Ale odepchnięcie, nie? Ale to jest chyba pierwsza legendarna karta, którą mam. To znaczy jeszcze jej nie mam w zasadzie, ale chyba do... Okej, jesteś legendą. Ukończę wyzwanie północnego słońca w kuźni. A, 42. No to teraz to zmienia postać rzeczy. Całkiem jest za karta. Nie wiem, czy jeszcze możemy ją ulepszyć. Super. Powiem wam szczerze, chętnie tutaj podejmę się kolejnych prób. Jeśli takie karty będziemy otrzymywać, to... Ta rozgrywka będzie dużo łatwiejsza. Zresztą zaraz to sobie sprawdzimy, czy mogę ulepszyć tą kartę. Edytuj talię. Tak, to jest karta legendarna. Tylko za kogo to musimy? 84. Spróbujmy to odrzucić. Tak. Chyba zatwierdź talię. Ja sobie sprawdzę jeszcze tylko tą kartę, czy ja mogę ją ulepszyć? Można ją ulepszyć. Dobierz kartę za każdy knockout. No nieźle. Chętnie jeszcze bym jedną tutaj misję taką wykonał. Aha, to tyle. Dzieci ciemności. A co by było, gdybym powtórzył misję? Wiecie co, ja sobie to może powtórzę. Może będziemy drugi raz taką samą kartę i wtedy będę mógł ją ulepszyć. A to już nie będę was tym przynudzał. To jest w sumie fajne. To jest w sumie fajne, super. Podoba mi się to. O, tutaj mamy te stroje. Tylko pytanie, jak się je zamienia. Raczej wymienia. Curious. If I didn't know better, I'd guess this was the place that... There's more to this workspace. Most people only know me as the billionaire industrialist who occasionally saves the world at great personal risk and expense. No nic, na razie zostawmy temat tych pancerzy. Chociaż nie wiem, czy te pancerze nie zmieniamy tutaj w tym. Tutaj raczej nie, ale raczej... Zobaczmy tu. No nic, dobra. Fajnie, że mam chociaż jedną kartę legendarną w końcu. Ciekawe, czy każdy z bohaterów ma takie karty i czy jest ich na przykład, nie wiem, dwie. W talii, czy jedna tylko? Nawet gdyby była jedna, to tak nieźle. O, to jest dla Blade'a pewnie. 90. Nie stać mnie nawet na to. Fajnie. Time to take it to the next level. Hydra won't want to tussle with me now. No, jeszcze Spider-Man jest. Pajęczy zmysł. Dobra. Terapia bojowa. Ktoś tam wymaga leczenia. Jest jedna kontuzja. My zrobimy sobie codzienny sparring. Nie wiem, zobaczmy kto... See you around. Z kim teraz będę walczył? Może jakąś misję poboczną zrobimy w sumie? Ale to aż 200 te są świeczki do kupienia.
No, absolutely not. You go too far, Nico. Last time you tried to save Wanda, you almost got us all killed. I will not let you risk the safety of this Abbey again. Listen to yourself. I think I have a way of purifying Lilith's corruption, a way of bringing back both Wanda and Banner, and your response is to shut me down. I told you time and time again, there is no way of removing corruption. Just because you failed and never found a way of doing it doesn't mean I can't. What are you so afraid of? That I'll actually succeed? No, I'm afraid you're becoming just like Wanda. Oh, I see how it is. You always hated her, and now you're gonna turn that hate on to me too. That's not what I meant. Nico, wait. Let me explain. I don't need your explanation. I need you to stay out of my way. Dzieci nada. Just like you wanted. Wow. Chirurgiczne uderzenie. Łańcuch X. Jeden za każdą kartę w ręku. O, proszę. Very kurwa nice. Posiadasz trzy? Trzy karty posiadamy. Takie niemożliwe. Aż sobie to zobaczę nawet, bo to mogę sobie sprawdzić. Aha, bo to karta jest ulepszona? Nie. Aha. A wyrzućmy wszystkie te karty. Aha, nie mogę. Kurde. No dobra, ta karta jest mocniejsza, bo tutaj wymaga tylko dwóch... Aha, to jest ulepszone, fakt. Jest plusik. Może to możemy sobie sprawdzić. Tak. Ta karta jest ulepszona. Dobra, super. No tą kartę w zasadzie możemy... nie, czekajcie. A to jest dziwne, przecież tą kartę i to możemy jakby ulepszyć, te dwie. Jak to w końcu działa? Hunter, come, talk with me a while. Nico is certainly as daring as caretaker as cautious. Attempting to remove Lilith's corruption is not a magical endeavor for the faint of heart. Is it even possible to remove it? I'm not sure, actually. It's something I should do a little research on. But if it is, one thing is for sure. All magic has its price. The question is, are you willing to pay it? To help get Wanda back. I am not so much concerned with what toll this magic could take on me, but on Nico. I do not want to see her fall. But you should be concerned with how this will affect you. I know I am. You are more vulnerable than you know. The crack in your collar may be hardly noticeable to the naked eye. But it's a significant crack in your energetic armor. A spiritual vulnerability that cannot be overlooked or understated. A vulnerability she will exploit. If you choose to defy Sarah and help Nico remove Lilith's hold on Wanda, it might be at your own peril. Be assured, Agatha. I have no intention of unnecessarily risking myself or anyone else in this abbey. You always protected others from the powers of darkness, even if it was your own mother. Something I loved about you when I was alive, and still love about you now that I'm gone. Whatever happens, Hunter, just remember to keep yourself intact. We can't take on Lilith without you. Dobra. To jeszcze mamy rozmowę. I'm at my wit's end, Hunter. Nico is hell-bent on finding some spell in Wanda's grimoire to remove Lilith's hold on our unfortunate friends. And I can't seem to dissuade her from putting our lives in danger again. You would think she would have learned her lesson with that magic mirror trick she pulled, but now she's just doubling down on darkness. What do you think I should do about her? Because I am at a complete loss. Postawić ją do kąta. She is acting out because she is still grieving the loss of Wanda.
She needs to heal. She needs to know you care. If we survive Lilith's assault on this world, then there'll be plenty of time to talk about our feelings on a psychotherapist's couch. Until then, she must learn to cope, as we all must. Nico is a talented witch, no doubt, but if she persists on this trajectory, she will suffer the same fate as Wanda. Perhaps you can talk her down. She's more likely to listen to you than me. Thanks, Hunter. Matko, wiecie co, chyba sobie pogadamy w takim razie z wszystkimi. No, zobaczmy jeszcze misję. Słytaj agenta. Gaszenie oczekiwań. Wymaga badań nad strojem niszczyciel wiary. Aha. Ghost Rider niedostępne. Dobra, jakąś tam misję sobie jedną weźmiemy. Pewnie poboczną. Ale jeszcze porozmawiamy tutaj. Z Nico. O, co tu się pojawiło? Ready for more? Ej, co to się... We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses here. Ej, to bez sensu. Czego mi tą kartę bierze pod uwagę? Kurczę, najgorsze to, że nie mogę tego jakby wypierdzielić. No tak. Jest autouzupełnienie. Dobra. Bez sensu, żebym tą kartę jedną poświęcał. Musimy jakąś kartę zdobyć dla Ironmana. Wtedy będę mógł tutaj to wyrzucić i sprawdzić, czy to coś pomogło. A sparing weźmy może, ja wiem, z Blade'em. Drugi poziom ma. Weźmy tego może. Mamy zerowy poziom przyjaźni. O, schemat, fajnie. Nice to get some fresh air. Hardly any cobwebs or ghosts out here. Tego też nie ulepszymy. All right then. Let me guess. You came out here to see if I'm okay. Skomplementuj. I am proud to stand beside you on the battlefield. Hunter? Wow, I'm blushing now. Are you okay, Nico? No, I won't be okay until we get Wanda back, but you already know that. I just wish Caretaker trusted me more. I mean, I'm not a kid, you know? I'm a ridiculously experienced witch with ridiculously amazing powers. She should be letting me use my talents to help the team, but instead all she does is doubt my ability to do anything. Wiecie co, tak, nie zasłużyłaś na jej zaufanie. No to tutaj stracimy oczywiście punkt zaufania, ale zyskamy punkt światłości. Nie pozwól, żeby cię dołowała. Weźmy to. Just do not let her make you doubt yourself. Don't worry, I won't. I know who I am and what I'm capable of. I'm not gonna let someone as bottled up as her to tell me otherwise. I'm gonna do whatever it takes to get her back. And when Caretaker tries to stop you, she can get out of the way or get run over. Now, excuse me, I've got a free Wanda spell to craft. Dobra. O! Pomóż bohaterowi, czekajcie, bo to jest... O, wróć. I needed that. Hey! Can I ask a favor? Minus 5 zdrowie Hunter, o matko.
Hunter S. Znaleźliśmy ten zwój w bibliotece. Jest na nim zaklęcie dające wielką moc. Chcesz to sprawdzić? Lepszy nas zdobyć Huntera. Stare zaklęcie nigdy nie są łatwe. Lepiej oddajmy ten zwój dozorczyni. Wezmę to, bo tutaj nie chcę tego życia tracić w sumie. Lepszy nas zdobyć Huntera. Nie. Thanks, Hunter. Bez sensu. Hey, look who's awake. O. Why, hello, Hunter. Hello, hello. Wiecie co? Dobra. Idziemy walczyć. Idziemy walczyć. Weźmiemy sobie jakąś misję. Esencja bohatera. Hunter. Tak patrzę, czy coś jeszcze możemy ogarnąć. Good day, Hunter. Mamy tutaj pokonanie ciężkich wrogów. Rzadkie, rzadkie. Ambasada agenta Henry Cewka. To mamy schemat, tu mamy kredyty. Kredyty mi się w sumie bardziej przydadzą, bo tutaj w kuźni mamy obiekt, budynek. Aha, ona pójdzie z nami. Dobra, to w takim razie pójdziemy tutaj. A weźmy Ironmana może. Co to jest to karty serii? Zobaczymy, czy uda mi się tą zdolność legendarną aktywować dla Huntera. Hydra forces in this area are causing trouble. Let's take them down. That's what we're after. You can all join Lilith together. Tutaj udamy tego. Szybkość. Kurczę, nie mam. Shit. Nałóżmy tutaj wrażliwość. Let's do it. We've got your target. They don't all have to be pretty. This is a serious predicament for you. Jedenasty poziom mamy, super. Gdzie warto było tutaj powalczyć. Możemy ewentualnie skorzystać z wymiany. W mordę jeża. It is good to be back in the fight. Mogę to użyć? Ale słaba to jest jak cholera. Aha, bo jestem oszołomiony.
Ile goś ma życia, cholera? Nie wiem, jak to sprawdzić. Szlak. Engaging. You look like you needed a break. Odepchnięcie. O, mordę. No też tak to się średnio najeża, nie? Czekacie, bym dali podwój heroizm, to miałbym go. Nie wiem, dwie sztuki czy cztery? Cholera. A weźmy to. Wrażliwość. Dobra, będę miał teraz 3 punkty heroizmu i sobie aktywujemy tą zdolność. A... Chyba, że wiemy zawartość skrzyniki. Bo jak nie otworzymy tej skrzynki, to cały czas będą posiłki się pojawiać, zdaje się. Chyba tak to jest. Chyba, tyle. Never forget a face. Targeting systems active. I'll find a full damage report. Shit, 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 shit. Jeszcze kontuzja, no fuck. The more the merrier. The light will heal you. Jest, nawałnica, dobra. W zasadzie mógłbym to wykorzystać, natomiast odepchnięcie. Podejdźmy tutaj. Skorzystajmy z tego odepchnięcia. Tylko to jest słabe odepchnięcie. Dobra, to zaktywujmy tą zdolność. I am afraid you might not make it back from this one. Ej! Kurczę, nie otrzymałem tego. O, mordę. Ajajaj. No to plan trochę spalił. Welcome assistance. Trochę niestety nam się plan spierdzielił. Szkoda. Mam szumnie, to nie będzie kontrataku. Fantastycznie. O, mogę 3 karty zagrać. Dobra, tu jest plus 1, plus 4. Here we go.
might help a little. Everything's still online. Wow. Ciekawe, czy uda mi się tutaj trzech zaatakować. Uda. O, nawet czterech. I will make this quick. Fajna umiejętność, no, konkretne. O, fuck. Ej, co mu się stało? Dobra, fajnie. Może by kartę wymienić, ale już nie chce mi się. O, to zobaczmy właśnie, jak to działa jeszcze. Gdzie to? Chyba tutaj nic z tego nie zrobimy. Tu mamy plus jeden. Tu mamy plus dwa. Weźmy może to. Dobra, i teraz spróbujemy tego użyć. Aha. O, mordę. To jest umiejętność Iron Mana. Ready for round two? Gość spać się na ataki, po 45 mu daje obrażeń. Druga kontuzja? Fantastycznie. Plus jeden. Dobra, muszę to aktywować. Drugi raz niestety, no ale... Cholera. Aha. A, to do dupy. Kuźwa. Aj. Nie wiem, czy to pomoże nam. Jest. Za bardzo się cyrtolo. 130 obrażeń, to ma. Fajne. Your loyalty to the mother of demons will be your undoing. Someone order a knuckle sandwich. Love the effort. We gotta pull it together here. I may have a problem here. I'm on. Nice armor. Pity if someone punched a hole. Let's see how tough you are. Out of your way. I know that wasn't your signature move. We've done it. Excellent work. No, jakąś tam misję trzeba było zrobić. No, schematy CFK, komiks, trochę połysku, trochę doświadczenia. W zasadzie to więcej misji nie zrobimy, standardowo już
bo nie mamy czasu. Ale muszę Ironmana wyleczyć z kontuzji. Zdaje się, że ma nawet chyba dwie. A kurczę, to kosztuje 50 aż. A tutaj to też nie pasuje, niestety. That looks good. A ten co tutaj robi? What is on your mind, doctor? Shh. Just stand here with me a moment. I want to see if you can sense what I'm sensing. Yes, I can see you feel it too. The magical energies that flow through the ether into the sanctum grow stronger. I've been locked away from them for too long, but when Tony and I complete your armor, it will be only a matter of time before we retake the sanctum. My mind races with nervous excitement at the thought of stepping back into my great cosmic library to stand in my power once again. You never lost your true power, Doctor. You stand in it now. That's kind of you to say, but since Venom evicted me from my home, it's no secret that I have felt diminished. I was so used to seeing the future, anticipation became a foreign sensation. Now that's all I feel. When I finally regain my sight into our many possible futures again, I'll finally be able to exhale. Until then, I must wait with bated breath, keeping faith that you will deliver a victory to us. I hope so. May the Eye of Agamotto watch over us all. O, Mater Deo. Hey, you. Z kim mam najgorsze relacje? Chyba z Peterem Parkerem. Mhm. What's up, Hunter? Whoa. Hmm? I just realized we're nearly the same age. It's kind of blowing my mind. Why? In my head, you're ancient. No offense. But you've actually lived fewer years than I have. So, are you one of the kids? Or the second oldest adult? I don't know how to treat you. The same way you have been treating me is fine. No additional effort required. I can absolutely do that. Especially here. I don't remember the last time I was this relaxed. O, mamy trochę tych prezentów. Nawet mamy tutaj legendarne ze Spider-Manem. Dajmy to. Wow. Plus 10. Mamy plus 10 i razem 17 punktów przyjaźni. Trafiłem w sedno chyba z tym komiksem. 9 punktów kredytu. Jak widzicie, wszyscy chyba poszli spać, więc de facto my też idziemy spać i kończymy ten materiał. Super, kolejne kredyty przydadzą się tutaj na zakup kolejnej części naszego wyposażenia. Dobra, mordeczki, to chyba tyle w tym odcinku już. Bo wszyscy poszli spać, więc nawet nie jestem w stanie tutaj chyba ani tego pancerza zmienić. To znaczy, ten pancerz ten jest całkiem fajny, ale nie mogę go założyć. A te dwa chyba już miałem. Aha, wiecie co, bo to się chyba w garderobie zmienia, te pancerze. Zaraz sprawdzimy jeszcze tylko tą jedną rzecz.
personalizacja i tutaj mamy strój bojowy. O kuźwa, legendarny mam odblokowany. Ło. Aha, no tak, północne słońce, to za tą misję dzisiejszą, którą żeśmy zrobili. Super. Może to być, może to być. Co tu jeszcze możemy blokować? Pieczęć na twarzy. Dobra, to tyle. Ludziska, kończymy ten materiał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, czołem.